Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy Tajagocne. Po drugiej stronie kamery Bart. Siemasz Bart. Siema. Zapraszam was na film o Sardaukarach. Najlepsi żołnierze całego imperium, niepokonani, posiadający niesamowite umiejętności w boju, siejący postrach w całej galaktyce, fanatyczni oddani imperatora, Sardaukarzy. A teraz spoiler. Sardaukarzy, którzy zebrali takie baty od Fremenów, że musieli połamanymi rękami zęby z piasku zbierać. Do tego momentu na widok Sardaukarów wszyscy strali w gacie bardziej niż ruscy przed mobilizacją. Nie jest znany dokładny rok założenia tej formacji, jednakże planetą będącą ich bazą szkoleniową i główną siedzibą była Salusa Secundus, będąca jednocześnie planetą więzienną. Służyli oni rodowi Corrino, aż do jego upadku po wojnie na Arrakis między rodami Atreidów i Harkonnenów, wspieranych właśnie przez Corrino. Później służyli synowi Paula Atreidy, bogu imperatorowi Leto II Atreidzie. Gdy Paul Atreida zwyciężył w przeprowadzonej przez siebie rebelii, obiecał obalanemu imperatorowi Shaddamowi IV Corrino spokojną emeryturę na Salusa Secundus, którą obiecał zamienić w przyjazny świat. A no właśnie, Salusa Secundus była nieprzyjaznym miejscem, nie aż tak bardzo niegościnnym jak Arrakis, bo na Arrakis na każdym kroku czeka na każdego zestaw chujów do dupy, ale nie było tam milusio. No i Paul Atreida mówi: słuchaj, imperator, pójdziesz sobie na emeryturkę, będziesz grzał nogi pod kocykiem i pił herbatkę na Salusa Secundus. Na co imperator odpowiada: ale tam jest chujowo. To zrobimy tak, żeby było milusio. Przy czym był to oczywiście podstęp, ponieważ Paul Atreida wiedział, że jeśli Salusa Secundus będzie milusią planetą z kotykami, pluszowymi misiami, ciepełkiem i kartą X, to szkolenie tam wojowniczych Sardaukarów będzie niemożliwe i w ten sposób pozbawi się obalonego Shaddama możliwości buntu przeciwko nowej władzy. Ale przejdźmy do Sardaukarów. Jak zostać Sardaukarem? To nie jest tak, że se przychodzisz do wojskowej komisji uzupełnień i wstępujesz do wojska, jak masz kategorię A, to dzień dobry, czy potrafi pan pływać, a co, wy już statków nie macie. No i przyjmują cię, przechodzisz przez całe te przeszkolenie, fala, przyjedź mamo na przysięgę i potem zauważą, że jednak miałeś te 6 z WF-u, potrafisz przypierdolić, znasz wojskową definicję kałuży, umiesz zrobić coś więcej niż bulbulator, no to weźmiemy takiego chłopaka na Sardaukara, nie? No bo ma potencjał. Sardaukarów wychowywano od najmłodszych lat w dzikim środowisku Salusa Secundus, przejebane. I to tak jakby 6-latka wypuścić do dżungli. Przed 11 rokiem życia ginęła ich ponad połowa, to znaczy przeżywało 6 z każdych 13 dzieciaków szkolonych na Sardaukarów. Czyli ponad połowa, tak. Natomiast intensywne szkolenie czyniło z nich niesamowitych żołnierzy, szermierzy, zwiadowców i szpiegów, a także zaszczepiło religijną żarliwość i miłość dla imperatora. I z tego też w całym starym imperium słynęli Sardaukarzy. Gdy ktoś usłyszał słowo Sardaukar, to jego słaba psychika wysyłała już maila do nadciągającej kupy, że spotkanie jest w spodniach. Skoczę na chwilę do klubu. Zdolności bojowe Sardaukarów były znane w całym starym imperium. Mówiło się, że u szczytu ich władzy nad prawami wszechświata, ich umiejętności walki na miecze były porównywalne z gimnazem 10 poziomu, a ich przebiegłość w walce dorównywała adeptkom Bene Gesserit. No dobra, nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi z Bene Gesserit, ale o co chodzi z tym gimnazem? Gimnaz jest planetą znaną ze szkolenia najlepszych mistrzów miecza. Dla przykładu Duncan Idaho był bardzo znanym mistrzem miecza. No i stopień wyszkolenia mistrza miecza określa się poziomem, dlatego też Sardaukarzy w walce dorównywali 10-poziomowym mistrzom miecza z planety Gimnaz. Ale jak już wam wspomniałem, zdolności bojowe i twardość Sardaukarów wiązane były z ciężkimi warunkami panującymi na Salusa Secundus. Dlatego też Fremeni żyjący w o wiele cięższych warunkach na Arrakis byli od nich lepsi. Przy czym Fremeni, o ile uważali Sardaukarów za tchórzy, to szanowali ich zdolności bojowe w pewnym stopniu. I ponieważ Sardaukarzy zebrali baty od Fremenów, Paul Muad'Dib Atreida mógł obalić imperatora i zasiąść na tronie Złotego Lwa. A przez to
Ich oddziały, to znaczy oddziały Sardaukarów, zostały zmarginalizowane i stali się jedynie gwardzistami rodu Corrino, który przestał być rodem cesarskim. Imperator zezwolił na istnienie nowy imperator, Paul Atreides, zezwolił na istnienie jedynie jednego legionu Sardaukarów, czyli 30 tysięcy żołnierzy. Później okazali się przydatni, gdy Gholas Duncana Idaho poprowadził rebelię Sardaukarów przeciwko Leto II Atreides, bogu imperatorowi z Arrakis. Ale to już inna historia. A teraz, jak rozpoznać Sardaukara? Według najnowszej adaptacji Dune'y oddziały Sardaukarów noszą mundury i hełmy w kolorach szarym i czarnym wraz ze złotymi zdobieniami. Niektórzy z nich mają długie włosy, co przez innych uważane jest za oznakę arogancji. Natomiast to, że zobaczysz kogoś w szaro-czarnym mundurze ze złotymi zdobieniami, to nie oznacza, że masz do czynienia z Sardaukarem. No bo jakiś Piotr z Sosnowca, Chicago, Florydy czy jakiejś innej Kanady może taki założyć i już wielce Sardaukar, nie? Bo Sardaukarów poznacie po stylu walki, szczególnie gdy dochodzi do walki wręcz. Gdy dochodzi do walki wręcz i Sardaukarzy znajdują się w otoczeniu, grupują się w trójki i przyjmują postawę obronną plecami do siebie. Podczas ataku Harkonnenów na dom Atreidów na planecie Arrakis, służący imperatorowi Shaddamowi IV Sardaukarzy byli ukryci wśród żołnierzy Harkonnenów i nosili ich mundury, choć nie zobaczymy tego w filmie. Jednakże żołnierze Atreidów rozpoznali fanatycznych wojowników imperatora właśnie po stylu walki. Jednakże poza walką wręcz Sardaukarzy są świetnymi ekspertami w tajnych operacjach i udaje im się ukrywać wśród grup wroga przez dłuższy czas przed uderzeniem. Są świetnie uzbrojeni, fanatycznie oddani imperatorowi, temu już obalonemu Shaddamowi IV, chociaż w filmie to dopiero będziecie widzieli. Uważam ich za świetnych wojowników, dostali baty od Fremenów, ale kto nie dostanie na Arrakis batów od Fremenów, w sensie każdy dostanie baty od Fremenów, więc to nie jest tak, że coś im się uchybia. Okazali się drudzy, najlepsi w całym wszechświecie i rozpierdol spuścili każdemu i wszyscy naprawdę serali w porty na samą myśl o nich. Ale to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne filmy. Dziękuję za oglądanie tego filmu. W komentarzach piszcie, o czym chcielibyście posłuchać. Oglądacie nasze filmy wtorkowe, czwartkowe i niedzielne sesje. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takie jak Facebook czy Instagram. No i wspierajcie na Patronite, gdyż tylko dzięki Wam my możemy docierać do Was filmami najlepszej jakości. Do zobaczenia.